Wiedziałeś, że pośmiertnie można zostać oskarżonym? Co? W jaki sposób? Otóż to. Chciałam was serdecznie przywitać w odcinku, w którym dowiecie się rzeczy... jakby to określić... Zaskakujących? Niecodziennych? A może innych? Właśnie to miałam na myśli. Zaczynając, mam do ciebie pewne pytanko. Jakiego używasz kremu do opalania? No jak to jakiego? No nie wiem, 15, 20, no nie zastanawiałam się nigdy nad tym. No właśnie, a gdybyś tak skorzystała na przykład z potu hipopotama? Słucham? Ja wiem, jest to dziwne, ale gdybyś wiedziała, to pot hipopotama wpływa na człowieka jako nawilżający krem do opalania. Ciekawe, aczkolwiek nie jestem pewna, czy skorzystam z tego. Co do tutaj ciekawostek, powiedz mi, czy jakbyś stracił oko, chciałbyś mieć możliwość wytworzenia, można powiedzieć, drugiego? No kurde, no pewnie, że tak. Fajna sprawa, przydałoby się na pewno w dużo przypadkach. No właśnie, akurat tracenie oka, można powiedzieć, dla ludzi jest niecodzienne. Aczkolwiek, na przykład ślimak, gdy straci swoje jedno oko, potrafi wytworzyć drugie. O, to by się przydało człowiekowi, aczkolwiek szkoda, że jest to niemożliwe. A powiedz mi, jak myślisz, w jaki sposób samiec pingwina wybiera partnerkę? No nie wiem, może poprzez, taniec godowy? No nie, u pingwinów akurat tańców godowych nie ma, aczkolwiek pingwin, jak sobie upatrzy daną partnerkę, to szuka przez wiele dni kamyka. Kamyk musi być piękny, idealny i wtedy jak znajdzie tą perełkę, tego pięknego kamyka, to ofiaruje ją ten kamyk wybrance. Tak to wygląda u pingwinów, jest to naprawdę zaskakujące. Naprawdę, masakra. Fajnie, jest to przysłodkie. No ale wiadomo, ludzie troszkę inaczej, pierścionki, tak, nie? Tak, ja wiem. Powiedz mi tak, pamiętasz, naszym marzeniem ogólnie jest odwiedzenie Australii. Australia o, tak, jest tak, dokładnie. Pięknym krajem, ale zaskakujące jest, tutaj mam dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to podczas zakupu w Australii domu można kupić dom z koalą. Tak, dokładnie, też to jest słyszałem. Jest to super, chciałabym, szczerze powiedziawszy, kupić dom, a na podwórku mam koalę. Ale wracając do ciekawostki, koala, jak myślisz, jak się schładza podczas upalnych dni? No przypuszczam, jak zwierzę, no kąpię się w jakimś tam swoim przydomowym baseniku, nie wiem, jakieś jeziorko czy coś w tym stylu. No właśnie, że nie, ponieważ koala tuli się do drzew. To jest sposób na, tak, można powiedzieć, schłodzenie się. Wykorzystuje temperaturę drzewa, tak? No, mądre. Bardzo, bardzo mądre. Powiem ci, że nie słyszałem tego. A takie pytanie, na pewno większość z was hodowała rybki. Ja takie pytanie, hodowałaś kiedyś rybki? Miałam złotą rybkę. Przyznam szczerze, że w kuli wiem, jest to złe. Oj, nieładnie. Jest to złe, byłam dzieckiem, nie wiedziałam. Nikt mnie nie poinformował. W sklepie mi sprzedali złotą rybkę. Gdzie z kulą. Gdzie byli rodzice? Pamiętajcie, no żadna kula, żadne rybki. Kula to jest dno, to jest masakra. Ale powiem ci takie pytanie. Na pewno miałaś oświetlenie u swojej złotej rybki. Powiedz mi, co by było, gdybyś te oświetlenie na przykład na tydzień czy na dwa tygodnie po prostu zgasiła, wyłączyła z prądu całkowicie? Powiem ci szczerze, rybka była na biurku, więc dostęp do światła miała tak jakby cały czas. Z dworu? Tak, z dworu, rozumiem. Powiem ci, taką fajną ciekawostką jest, iż jak zgasisz złotej rybce światło na parę tygodni, to ona powolutku zacznie tracić swój kolor, a stanie się zwykła, taka wypowiała, jak typowy tak zwany karaś. Także pamiętajcie, złota rybka też potrzebuje oświetlenie, to jest bardzo ważna sprawa.
I by już nie była złotą rybką, nie? No, już by ci chyba życzenia nie spełniła, tak myślę. Powiedz mi, widziałeś kiedyś strusia? No pewnie, w zoo ostatnio byłem, nawet tego nie wiesz. Rzeczywiście, i teraz tak, powiem ci, na pewno widziałeś oczy strusia. No, no bardzo duże oczy ma struś, no. No i właśnie ciekawe jest to, że oko strusia jest większe od jego mózgu. No, co ty gadasz, większe oko od mózgu? No tak, no, to jest sumie, właśnie takie... W sumie za mądre strusie to w sumie nie są, tak? Nie są, to nie są to akurat zwierzęta racja. Inteligentne, aczkolwiek ich oczy są większe od mózgu. No. To ciekawa informacja, aczkolwiek powiedz mi, zdjęcia na pewno wykonywałaś. Jak każdy, można powiedzieć. Tak. Już teraz porozmawiamy na przykład o aparatach lustrzanki, typu lustrzanki. Tam jest obiektyw na przykład, tak? Można być teleobiektyw. Czy wiesz, że oko sowy jest jak właśnie taki teleobiektyw do aparatu? Ponieważ jest w stanie powiększyć obraz aż trzykrotnie. Także nawet w ciemnych warunkach, kiedy naprawdę oświetlenia jest brak, taka sowa potrafi trzykrotnie swoją ofiarę powiększyć. Jest to naprawdę niesamowita ciekawostka. Tak szczerze, ja też bym chciała powiększyć swoje po prostu to, co widzę. Fajnie by było widzieć w ogóle coś z 20 metrów, nie? W tym wieku. No tak. A zresztą wracając do pierwszej rzeczy, której zaczęliśmy, że można zostać oskarżonym pośmiertnie. Właśnie w 2012 roku człowiek został zagryziony przez aligatora. A najlepsze w tym jest to, że został oskarżony o nielegalne karmienie zwierząt, co jest absurdalne, aczkolwiek miało taką sytuację. Jakby to było w Polsce, ale to niestety, no jak wiecie, aligatory nie żyją w Polsce, także ten przypadek miał gdzie indziej, czyli druga Polska gdzieś istnieje. Czyli nie tylko u nas, można powiedzieć, jest tak śmiesznie. Dobiegliśmy właśnie już do końca odcinku, ponieważ 8 ciekawostek w pierwszym odcinku na naszym kanale pojawiło się, także gdyby się podobała wam się taka seria, takie odcinki, to piszcie to w komentarzach, na pewno powstanie kolejne 8 i kolejne, prawda? Serdecznie zapraszamy, jest dużo rzeczy, których może nie wiemy, nie dowiedzieliśmy się na lekcji biologii, aczkolwiek są bardzo ciekawe. Czasami są zwierzęta, które są naprawdę, słuchajcie, wokół nas, latają, chodzą, pełzają, naprawdę w ogródku, w domu, nawet w piwnicy, a są takie ciekawostki, o których naprawdę laczki wam mogą spaść po prostu z nóg. Tak to wygląda. Więc serdecznie zapraszamy i dziękujemy za obejrzenie. Pamiętajcie, ludziska, subskrypcja, like i zapraszamy do komentarzów. Także dziękuję ślicznie za ten odcinek i pozdrawiam. Hej, Arka Nowego!